co dalej robimy, bo kończy nam się ten program, do czego was chciałbym zaprosić. Wszystkie osoby, które są początkujące, chciałbym zaprosić do programu, do czwartej edycji programu Kickstarter. To jest tygodniowy program edukacyjny. Po co go stworzyłem? Dlatego, że wiele osób kupuje sobie drona i nie wie, co dalej zrobić z nim. Kupują w supermarkecie, nie mają nawet wsparcia sprzedawcy i nie wiedzą ci ludzie, co zrobić dalej. Próbują coś latać, wzniosą się na 120 metrów, fotka. Później wracają do pracy, żona, dom, obowiązki. No i nie ma jak się rozwijać. Na YouTubie są filmy, jest pełno filmów, tylko że to nas przytłacza, no bo jak kiedy mamy to znaleźć, posegregować sobie te informacje i podążać ścieżką taką krok po kroku. Więc program jest też taką ścieżką krok po kroku od zera do już takiego bohatera, który sobie radzi z lataniem i potrafi zrobić fajny film. Czyli to jest dla początkujących. Dla osób właśnie, które mają mało czasu, dużo do zrobienia. Ja sam taki byłem, jak kupiłem sobie pierwszego drona. Mówię, kurde, nie mogłem po nocach spać, bo mówię, zaraz mi ten dron spadnie. Wydałem na niego, nie wiem, 6 czy 8 tysięcy złotych. Jak ja mam ćwiczyć? Kto mi może pomóc, nie? Amerykanie, no dobra, przeglądam. Jeden, drugi, trzeci filmik. Okej, coś złapałem, ale zajęło mi to, słuchajcie, nie wiem, rok czy dwa lata, żeby pewnie sobie latać i żeby tak osiągnąć taką pewność w powietrzu, że wiem, że panuję nad tym. Wiecie, ile to kosztowało, kurczę, stresu i czasu, i też coś tam rozbiłem, coś tam zgubiłem, ciągle coś. Więc po to stworzyłem ten program, żeby ludziom ułatwić też. Jak wygląda typowa ścieżka początkującego, tak jak powiedziałem. Kupujemy, jesteśmy podekscytowani, później się okazuje, że mamy obowiązki, nie jesteśmy w stanie wygospodarować czasu, żeby latać, a co dopiero, żeby się rozwijać. A tutaj dostajemy po prostu w tym programie gotowca. Przewodnik górski, to mi się podoba ta ekspresja, bo to jest tak trochę, że youtuberzy też pokazują, wiecie co, z pozycji gościa, który już jest na szczycie, wiele rzeczy, czyli on już tam jest, a my jesteśmy tam na dole, w tej dolince, w tym miasteczku. I jak my mamy do niego wejść, jak my nie znamy drogi, tam nie ma szlaku, bo to jest taki Gerlach nasz, czy tam słowacki Gerlach, gdzie nie ma szlaku. Więc może ten przewodnik zamiast stać na górze powinien zejść do nas i z nami, tak? Przed nami 2-3 kroki i nam to wszystko pokazać, jak to zrobić. I właśnie Kickstarter taki jest. Dla kogo to nie jest program? To nie jest program dla osób, które wiedzą więcej, lepiej wiedzą zawsze, które chcą wszystko za darmo, nie? Kupiły sobie samochód za 50 tysięcy, ale nie zapłacą piątki za parking, to nie jest program taki i to nie jest program dla osób, które nie chcą zmian. To jest program dla osób otwartych na tak, czyli tak zwanych yes menów. Jak ja to nazywam? Jim Carrey, yes man. Jakie benefity? Alternatywa. Benefity są super, dlatego że masz krok po kroku mniej więcej pięć etapów, czyli bezpieczeństwo plus przepisy, te najważniejsze, później funkcjonalność twojego drona, poznaj go, jak on pracuje, później pierwsze ćwiczenia, jak przeprowadzić i przygotować się do tych ćwiczeń i jak opanować pewne latanie. Następnie mamy podstawy ekspozycji, na czym polega właściwie wykonanie dobrego ujęcia, czyli nie tylko ekspozycja, ale kadrowanie. I następnie mamy już sesje przykładowe, fotograficzną, filmową, plus postprodukcję na końcu i prezentację. I każdy uczestnik może zaprezentować swoją pracę i omawiamy, bo mamy grupę facebookową, możemy sobie wrzucić taką małą grupę i wtedy sobie omawiamy takie rzeczy i mówimy, co można by zrobić lepiej, co jest schrzanione, a co jest dobre. To samo, jeżeli chodzi o fotografię. Także chciałbym was zachęcić do tego programu, szczególnie osoby, które zaczynają przygodę, bo teraz mamy początek sezonu. Za chwilę pokażę ten kupon, za chwilę na czacie wam dam kupon. Pół godziny dziennie potrzeba mniej więcej na to. Pół godziny wieczorem po to, żeby opanować teorię, plus jest krótki live, ale materiał wam jak zwykle zostaje na stałe i jest grupa facebookowa też. Także fajna sprawa, uważam. Warto w tym Kickstarterze wziąć udział. Jest to czwarta edycja. Mieliśmy wcześniej, już wam powiem, ile osób w sumie, około 120 osób już skorzystało w tych trzech edycjach i wyglądało to naprawdę super, zadowoleni byli, mamy dobre referencje, między innymi wczoraj pokazywałem wypowiedź Uli, mogę ją pokazać jeszcze dzisiaj, w sumie dlaczego nie. Tak, zawsze na początku to właśnie warto zainwestować w taką swój własny rozwój, gdzie możemy nauczyć się z doświadczenia kogoś innego i dowiedzieć się od niego niż właśnie na swoim własnym doświadczeniu, gdzie lepiej usłyszeć od kogoś, jak rozwalił drona, niż jak sami go rozwaliliśmy. Tak.
To jest bardzo, bardzo, bardzo jakościowe. Roberto napisał, że już myślał, że jako jeden z nielicznych jest żółtodziobem latania, ale widzi, że nas jest więcej. Dużo osób zaczyna. Słuchaj, Robert, nie uwierzysz, ale codziennie, nie wiem jak wam to powiedzieć, codziennie jest na YouTubie prawie 700 nowych osób. I wydaje się tak. Wielu prowadzących pomyśli sobie tak, kurde, dlaczego ten Galiński ciągle robi, czy dużo robi dla początkujących? Już wam pokażę statystyki. Zobaczcie ten parametr. On jest niesamowity. Ja w to nie mogłem uwierzyć, jak to zobaczyłem. Tym kolorem bordowym, tak, czy fioletowym jest są zaznaczeni ludzie, którzy wracają na kanał. 2000 dziennie, tak? A 700 jest nowych. I zobaczcie, co się dzieje. 600 nowych. Mniej więcej ta proporcja jest taka sama, że 1500 do 2000 osób codziennie wraca, a około nawet 1000 się tutaj pojawia, ale 700, 600, 900 osób dziennie to są osoby nowe. Wyobrażacie sobie? Bo ja w to nie mogłem uwierzyć. I teraz, co to znaczy ta magia pokazywania się frequently, czyli nie często, ale systematycznie na antenie i też powroty jednak do pewnej tematyki, tak? Tak jak zaczynamy sezon, zaczynamy z dronem, wydaje się to takie nudne czy żmudne, ale mimo wszystko to działa i na tym to polega. 700 osób dziennie to jest kurczę ile? 20 tysięcy osób miesięcznie, tak? Nowych całkiem. Niesamowita ilość, naprawdę.